Witam serdecznie z 27 na 28 maja spotkanie z transformacją. Oczywiście mamy rok 2022. Rozpoczynamy. Dziś energia szlachetności więzi. Żyj dziś świadomości obfitości. Nie mam na myśli idź i wydawaj pieniądze, których nie masz. Raczej skoncentruj się na dostrzeganiu wylewu w tym, co robisz. Jeżeli jesteś bardzo mądry, to jest obfitość. Jeżeli masz uzdrawiające ręce, to jest obfitość. Jeżeli otrzymałeś dar gadania, to jest obfitość.